To były udane miesiące zapaśników z gminy Kąty Wrocławskie za nami. Pierwsza część sezonu. Teraz zawodników klubu Tygrysy czeka kilka tygodni odpoczynku. Plany na kolejne starty są już jednak rozpisane. Najlepsi zapaśnicy Tygrysów powoli myślą o wakacjach. Trudna, ale udana pierwsza część sezonu dobiegła końca. Mamy w tej chwili roztrenowanie, sezon wakacyjny, będziemy mieli zgrupowania. Natomiast sezon startowy, ten wiosenny, został zakończony. To były dobre miesiące pod wieloma względami. Klub prezentował się skutecznie sportowo, jak i organizacyjnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ sukcesów w tym pierwszym sezonie było bardzo dużo. Taką wisienką na torcie, można powiedzieć, była organizacja Polan Open, Międzynarodowa Liga Zapaśnicza w Kątach Wrocławskich. Tam zdobyliśmy 3 złote medale, przypomnę, Gonczar, Klimek i Skwarek. Są to zwycięzcy turnieju. No i drużynowo też wygraliśmy. Reprezentacja Dolnego Śląska, złożona głównie z zawodników wrocławskich i z Kątów Wrocławskich, zwyciężyła z zagraniczniakami 6-4. Jeśli mowa o kwestiach organizacyjnych, to warto wspomnieć o Lidze Młodzieżowej. To nowy pomysł, który przyjął się nie tylko w naszym regionie. I tu Tygrysy mają się czym chwalić. Trwa poszukiwanie talentów na miarę Damiana Janikowskiego i Dawida Klimka. To jest świetny krok zrobiony w tym kierunku. Jesteśmy po 4 rzutach tej Ligi Młodzieżowej. Tygrysy Kąty Wrocławskie przodują w tabeli po sezonie wiosennym. Mamy kilku zawodników, którzy są w czołówce, zwyciężają te turnieje. Choć zapasy nie cieszą się w naszym kraju wielkim zainteresowaniem, na Dolnym Śląsku mają się lepiej jak dobrze. Mimo tego, że jest polski sport, że tak powiem, niżowy w tej chwili, jesteśmy po mistrzostwach Europy w piłce nożnej też w różnych nastrojach. Natomiast zapasy na Dolnym Śląsku, a szczególnie we Wrocławiu i w gminie Kąty Wrocławskie, bardzo dobrze się mają. Mamy dwie kwalifikacje olimpijskie i obydwie są właśnie z naszego rejonu, z Wrocławia. To jest Damian Janikowski z wielkimi nadziejami na medal olimpijski, powiem więcej, na złoty medal. No i Łukasz Banak. Nasi czołowi zapaśnicy, czyli Damian Janikowski i Łukasz Banak, o medale Igrzysk Olimpijskich w Londynie będą walczyć na początku sierpnia. Poranne wiadomości Sport Game jutro o 9:15. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.